Cześć kochani, zapraszam Was na przegląd nowości do Action. Będzie wiele takich koszyczków przydatnych, które możecie sobie postawić na komodzie na różnego rodzaju przedmioty. Poduszki, koce, dekoracje, dużo z działu kuchennego, także koniecznie musicie po prostu zostać do końca. Te koszyczki kupicie za 38 zł. To jest zestaw 3 sztuk, tak jak widzicie tutaj są 3 wielkości. Natomiast poniżej kupicie takie duże rowery z zegarem, zobaczcie w kole. Ten zegar może mieć 2 różne tarcze, zaraz Wam właśnie pokażę tą drugą. Możecie je powiesić albo postawić na przykład na nóżce. Ogólnie cena takiego zegarka to jest 40 zł. Ja mam taką wizję tego rowerka gdzieś na jakiejś fajnej komodzie, słuchajcie, najlepiej przy wejściu do domu od razu, bo on naprawdę jest bardzo urokliwy. Kolejną nowością są sztruksowe pojemniczki i one są po 9 zł, brązowe albo na przykład beżowe. Natomiast jeśli chcecie większy rozmiar, to zaraz oczywiście tuż obok takie też kupicie. Tutaj zobaczcie, właśnie są te większe, też w tych samych kolorach, natomiast większy już kosztuje niecałe 14 zł. Jeśli jesteście nowi na moim kanale, to będzie mi bardzo miło, jak pod filmem zostawicie łapkę w górę, jeśli przegląd Wam się podobał, oraz koniecznie subskrypcję. Kolejną nowością są takie barankowe zestawy koszyczków dekoracyjnych i oprócz tego, że bardzo ładnie wyglądają, to słuchajcie, mają 3 wielkości i są świetne na jakieś właśnie drobne przedmioty. I tutaj jest jeszcze w kolorze brązowym. Hitem totalnie tego przeglądu są te stoliczki z drewna mango, słuchajcie, idealne, jeśli chcecie postawić sobie gdzieś koło rogówki, wersarki, na nim laptopa, czy na przykład kawę i jakiś malutki sukulent, to słuchajcie, świetnie wyglądają, naprawdę są obłędnie piękne po prostu, cała ta tekstura, ten kolor i one kosztują niecałe 130 zł. Są też takie malutkie świeczki, zobaczcie, w 2 różnych zapachach, są te jaśniejsze i ciemniejsze na przykład i taka świeczuszka kosztuje niecałe 4 zł. Na dziale z poduszkami są jeszcze takie barankowe, zobaczcie tutaj poduchy. Cała ta ich tekstura przypomina taki trochę marmur i też tak się właśnie nazywają. Tutaj już zobaczcie, one są w kolorze biało-fioletowym albo takim biało-pomarańczowym. Cena takiej poduszki to niecałe 24 zł. I jeśli miałabym ją położyć na jakiejś wersalce czy rogówce, to z jednej strony położyłabym jaśniejszą, a z drugiej ciemniejszą. Oczywiście do tego świetnie pod wersalką czy rogówką pasowałyby takie dywaniki. One są w Action dostępne w 3 kolorach. Jakiś czas temu już one były w Action i były zamiast brązowego bodajże był czarny. Teraz na tym na przykład jest brązowy, blady, róż albo biały i one są po 30 zł. Ich wymiar to 60x90 cm. Natomiast powyżej za niecałe 28 zł kupi się takie śliczne firanki. One są w ciemniejsze, jaśniejsze paski. Zobaczcie, tak się mniej więcej cała tekstura prezentuje. Wymiar to 140x260 cm i kupicie je za 28 zł. Tuż obok natomiast są też firanki z woalu za 23 zł w kolorze takim beżowym. Natomiast one posiadają takie delikatnie błyszczące nitki. Być może tego na filmie nie widać, ale one się trochę błyszczą. Dużo jesiennych rzeczy, słuchajcie, piękne już takie jesienne dekoracje z wełną za niecałe 7 zł. Tu macie takie drzewka z zajączkiem, jeżem, wiewiórką, jest tego tutaj sporo. Natomiast obok takie gnomy jesienne i słuchajcie, jak dla mnie trochę za wcześnie jeszcze na jesień. One kosztują te gnomy 28 zł, mają wysokość 51 cm. Wydaje mi się, że to trochę za wcześnie.
No ale słuchajcie, no już tych dekoracji, wiecie, przybywa, więc pomalutku, jeśli lubicie mocno dekorować sobie domy na jesieni, mieszkania, to pomalutku możecie sobie takie dekoracje skupować, żeby potem nie nadciągać jednorazowo budżetu. Dynie kosztują 12 zł. Natomiast poniżej za 11 zł kupicie takie gałązki, zobaczcie, z jakimi pięknymi kolorami liści. Idealnie będą pasowały w jakimś wazonie, słuchajcie, tylko ten wazon musi być głęboko, albo można wygiąć bądź obciąć troszkę te końcówki, jeśli jest Wam to za długie. Zrobiłabym z nich też jakieś fajne takie kompozycje. Kosztują 11 zł, a ich wysokość to 90 cm. Tutaj tuż obok tych liści znajdziecie za niecałe 8 zł też zestawy takich, zobaczcie, dekoracyjnych kokardek albo drewniane jesienne zawieszki do różnego rodzaju kompozycji za niecałe 4 zł. Tutaj natomiast są zestawy takich, wiecie, no stricte już jesiennych warzyw, dekoracji za niecałe 11 zł. Natomiast do wykonania takich dekoracji z pewnością będziecie potrzebowali jakieś tace. I na przykład takie sztuczne jabłuszka czy coś takiego możecie sobie wsypać właśnie do takiego listka. Jest on w kolorze czarnym albo złotym za niecałe 9 zł i świetnie będzie to wyglądało, jeśli te jabłuszka takie sztuczne, malutkie postawicie w tym listku gdzieś na stole. Piękna jesienna dekoracja, na przykład coś takiego, zobaczcie, możecie do tego wsypać bądź wykonać taką dekorację z tego jak na wizualizacji. Te jesienne dekoracje mieszanki kosztują 4,50. Nowością są też takie małe świeczniki za 3,50 na podgrzewacze. One są w różnych kolorach, więc jeśli w Action kupicie, dobierzecie sobie jakąś fajną, taką wiecie, podłużną tacę, to możecie na tym postawić te świeczniki i obsypać jeszcze tymi sztucznymi dekoracjami. Tutaj właśnie są takie małe tace, na których takie dekoracje możecie wykonać. Ta kosztuje niecałe 4 zł, jest co prawda mała, posiada antypoślizgowe nóżki. Kolejną nowością są takie zieleninki za niecałe 9 zł. No przeurocze, powiem Wam, że takie naprawdę są idealnie wykonane, bo wszystko jest równiutkie, czyściutkie, za niecałe 9 zł, po prostu są perfekcyjne. A tutaj kupicie też nowe wazony, zobaczcie, w kształcie takiej kuli, wyglądają jakby były troszkę potłuczone, są niebieskie, są brązowe, są beżowe, ogólnie taka kula kosztuje niecałe 13 zł i jeżeli wsadzicie do tego takiego jesiennego liścia albo kwiatka, to myślę, że też będą fajną jesienną dekoracją, zwłaszcza na przykład taka pomarańczowa kula z takim jesiennym liściem w kolorze takim pomarańczowym, jak Wam wcześniej pokazywałam. Natomiast z mniejszych wazoników za 3,50 kupicie jeszcze coś takiego. Tutaj są jeszcze takie duże, zobaczcie, wazony, takie cylindryczne i one są musztardowe albo na przykład zielone za niecałe 13 zł. Natomiast tuż obok bardzo ciekawe wazony w formie zwykłej po prostu butelki. Zobaczcie, jak one fajnie wyglądają. Taka butelka kosztuje 6,70 i są w różnych kolorach. Natomiast na dziale kuchennym przepiękne po prostu kubki do kawy, herbaty ze złotymi wstawkami i one są zielone albo na przykład białe, były też różowe, tylko u mnie już wyszły i kosztują niecałe 14 zł, to złoto zdecydowanie dodaje im klasy i uroku, wyglądają na takie, wiecie, drogie. Natomiast poniżej są jeszcze takie małe kubeczki po prostu, zobaczcie, żeberkowe, białe albo zielone za 4,50 i one są dostępne w dwóch rozmiarach. Albo kupicie taki mniejszy o pojemności 150 ml, albo tutaj na przykład są takie już no, całkiem spore i te większe mają pojemność 300 ml.
Kupicie je w Action teraz, słuchajcie, za niecałe 5 zł. Bardzo uroczą taką dekoracją na jakieś minimalistyczne powierzchnie, czy po prostu gdzieś, gdzie macie mało miejsca, chcecie coś ładnego postawić, ożywić trochę to miejsce, nadać im kolorów, to za nim całe 6,50 kupicie takie śliczne małe sukulenty, bądź na przykład takie po prostu w takiej ceramicznej doniczce za niecałe 9 zł. Z mojej strony to już wszystko, zostawcie subskrypcję oraz łapkę w górę, dajcie znać w komentarzach, czy lubicie te przeglądy z Action. Dzięki wielkie, hej!